jesteśmy w hotelowym foyer na Teneryfie. Pan generał zapomniał aparatu i testujemy w tej chwili sprzęt, bo kupił sobie Sony. Porównaliśmy ceny, okazuje się, że ten aparat jest nieco tańszy tutaj niż w Polsce. Panie generale, zadanie wykonane, wylądowaliśmy. Orzeł wylądował. Orzeł wylądował i czuje się dobrze. Także mamy nadzieję, że jutro na kongresie w Utopalu no coś odegramy, jakąś pozytywną dla Polski rolę. Aha, i jest z nami pan z Wrocławia. Dzień dobry. Proszę o kilka słów dla Telewizji Narodowej. Proszę się przedstawić i pozdrowić. Jerzy Achmatowicz, Wrocław. 15 lat w Ameryce Łacińskiej, jeden z tych ludzi, którzy tworzyli USOPAL, członek honorowy Zjednoczenia Polskiego w Chile imieniem Ignacego Domejko. No cóż, pozdrawiam to wszystkich jest z nadzieją. Polak na emigracji, proszę bardzo, nowoczesny sprzęt, no nie, uśmiech, nie jestem na emigracji. Twarz. Pan we Wrocławiu czy na... Ja jestem we Wrocławiu, jestem akademikiem na Uniwersytecie Wrocławskim, 38 lat Akademii za mną, prawda, i przygody też różne. Czyli dzisiaj te 20 lat USOPAL-u to jest tak po prostu pańskie święto, bo to pan jest tą osobą, która zakładała tę organizację. Tym bardziej, że 3 dni temu obchodziłem urodziny własne. Które? No, anyway, nieważne. Pan urodziny honorował pana akademik profesora pięknym tisotem. Proszę bardzo. Oto jakie tisoty dostają zasłużeni, na których to właśnie na panu profesorze opiera się moc, potęga naszego nieformalnego króla na uchodźstwie, Jana Kobylańskiego. Ale nie muszę i mamy taką sytuację luksusową, że nie muszę mówić, że zegarek pożyczyłem od kolegi, jak pan minister. Chociaż trzeba będzie go chyba wpisać w deklarację jako przychód. Ale to jako żaden problem. Przychód. Żaden problem. Pan generał chowa swój lewy brzeg. Ja dopiszę do niego, też coś dostał. Tak, widzieliśmy. Piękny. Tak. Natomiast te wejście Telewizji Narodowej zakończy pan Niekrasz jedną ze swoich fraszek. Słuchamy. Jakby to jest dosyć sporo. Wystarczy powtórzyć ostatnie głosowanie, a kamień na kamieniu z Polski nie zostanie.